połowie lat 70. błędne inwestycje wraz z rosnącym zadłużeniem, połączone z rozbudzonymi oczekiwaniami społecznymi, musiały doprowadzić do kryzysu społecznego. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju wymusiła na władzy drastyczne podniesienie cen, w wypadku niektórych artykułów spożywczych nawet o 100%. Przed ogłoszeniem tego kroku zmobilizowano MO i ZOMO. Informacja o podwyżkach została opublikowana 24 czerwca 1976 roku. Już następnego dnia rozpoczęły się w wielu zakładach strajki i demonstracje. Do ich tłumienia wysłano przygotowane oddziały, jednak zakazano używania broni palnej. W efekcie presji społecznej władze już następnego dnia podwyżki odwołały, jednak na uczestników protestu posypały się liczne represje. Doświadczenia czerwca 1976 roku wymusiły na PZPR zmianę taktyki. Zaplanowano wprowadzenie tzw. cichych podwyżek, czyli stopniowego podnoszenia cen określonych towarów, jednak bez ich oficjalnego ogłaszania. Równocześnie podjęto kroki, by walczyć ze spekulacją, czyli celowym wykupem towaru, by sprzedać go po zawyżonej cenie. Sprzyjać temu miało wprowadzenie reglamentacji, czyli wydzielania określonych towarów. Działo się to za pomocą tzw. kartek, czyli specjalnych formularzy, na bazie których można było kupić ściśle określoną ilość danego towaru. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza w połączeniu ze zluzowaniem represji doprowadziły do odrodzenia się opozycji antykomunistycznej. We wrześniu 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników, którego pierwotnym zadaniem była pomoc materialna i prawna osobom represjonowanym po wydarzeniach czerwca. Wśród jego założycieli znaleźli się pisarz Jerzy Andrzejewski, poeta Stanisław Barańczak, ksiądz Jan Zieja, Jan Lipski, Antoni Macierewicz i Jacek Kuroń. KOR starał się działać jawnie i w granicach prawa. Organem prasowym było pismo Robotnik. Władza bezskutecznie próbowała utrudniać działanie komitetu, zastraszając jego działaczy. Przełom nastąpił w maju 1977 roku, gdy doszło do zabójstwa współpracującego z KOR-em studenta Stanisława Pyjasa, o które to zabójstwo oskarżono SB. Doprowadziło ono do protestów studenckich, które pociągnęły za sobą kolejne aresztowania, jednak nie doprowadziło to do ostudzenia nastrojów społecznych. W obawie przed dalszą eskalacją władze ogłosiły amnesty dla uczestników wydarzeń lat 1976-1977. Protestujący osiągnęli swój cel. Amnestia dla więźniów politycznych była jednym z głównych celów działania KOR-u. Dlatego też we wrześniu 1977 roku podjęto decyzję o poszerzeniu zakresu jego działania i przekształcenia go w Komitet Samoobrony Społecznej KOR. Jego zadaniem miała być ochrona praworządności oraz praw i wolności obywatelskich. Dużą rolę w jego działaniach odgrywało małżeństwo Zbigniewa i Zofii Romaszewskich. Wiosną 1977 roku powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, którego rzecznikami zostali Andrzej Czuma i Leszek Moczulski. Obie organizacje, KOR i ROPCIO, postulowały powstanie niezależnych od władz związków zawodowych. Pierwsza taka struktura, nazwana Wolnym Związkiem Zawodowym, powstała w Katowicach w lutym 1978 roku i założona została z inicjatywy Kazimierza Świtonia. Wzorowane na tej idei organizacje powstały również na Wybrzeżu, a w ich ramach działali Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski, Anna Walentynowicz, Bogdan Borusewicz oraz Antoni Sokołowski. Organizacje opozycyjne tworzyły nielegalny ruch wydawniczy nazywany Drugim Obiegiem. Kolportowano w nim opozycyjną prasę, ulotki czy książki. Z biegiem czasu największym wydawnictwem podziemnym stała się niezależna oficyna wydawnicza Nowa. We wrześniu 1979 roku, na skutek rozpadu ROPCIO, Leszek Moczulski tworzy Konfederację Polski Niepodległej. Pierwszą opozycyjną partię polityczną w bloku wschodnim, odwołującą się do tradycji piłsudczykowskiej, która próbuje działać w sposób jawny i legalny. Między innymi próbuje zarejestrować swój komitet wyborczy w wyborach do Sejmu PRL, jakie miały odbyć się w 1980 roku. Jej działaniu towarzyszą brutalne akcje milicji i SB wymierzone w jej członków. Do tradycji endeckiej odwołał się z kolei powstały w lipcu 1979 roku Ruch Młodej Polski. Jego przywódcą był Andrzej Hall. W sumie szacuje się, że w ramach opozycji antykomunistycznej pod koniec lat 70. działało około 2000 osób.
Radykalne działania władz przeciw nim powstrzymywał fakt zależności PRL od kredytów z Zachodu. Przez to działania przeciwko opozycji miały charakter nękający, np. aresztowania na 48 godzin, karanie za błahe przewinienia, czasem pobicia. Środowisko opozycyjne starała się infiltrować służba bezpieczeństwa, która różnymi metodami, szantażem czy przekupstwem, pozyskiwała informatorów zwanych tajnymi współpracownikami. W trakcie rządów Edwarda Gierka unormalizowały się stosunki na linii państwo-kościół. Symbolem tego stanu rzeczy stało się wysłanie przez premiera Jaroszewicza 75 róż na 75. urodziny prymasa Wyszyńskiego. Prawdziwym przełomem stało się wybranie 16 października 1978 roku kardynała Karola Wojtyły na papieża. Przyjął on imię Jana Pawła II. Ten wybór spowodował wybuch entuzjazmu w Polsce i niepokój wśród władz komunistycznych. Mimo tych obaw i sprzeciwu Moskwy, Gierek wyraża zgodę na przyjazd papieża do Polski. Pielgrzymka Jana Pawła II odbyła się w czerwcu 1979 roku. W sumie w spotkaniach z papieżem wzięło udział około 6 milionów Polaków. Punktem kulminacyjnym pielgrzymki było kazanie, jakie papież wygłosił w Warszawie na Placu Zwycięstwa. Oto ten fragment. Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Władze poprzez zabiegi propagandowe próbowały studzić entuzjazm Polaków, jednak działania te okazały się nieskuteczne. Polacy na spotkaniach z papieżem zrozumieli, jak dużą siłę stanowią. Społeczeństwo polskie jako całość po raz pierwszy podniosło głowę.